Zapolice były wczoraj ostatnim przystankiem wakacyjnej akcji łódzkiej fundacji Happy Kids. Przez 50 dni tegorocznego lata wesołe autobusy tej fundacji odwiedziły 24 miejscowości Polski Centralnej. Dziewiąta edycja działań na rzecz dzieci i ich rodziców rozpoczęła się w lipcu w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dzisiaj mamy zakończenie wakacji, zakończenie naszej przygody 9-tygodniowej z dzieciakami z małych miejscowości, gdzie dwoma autobusami, które Państwo tutaj widzicie z tyłu i dmuchańcami, objeździliśmy 24 miejscowości, bawiliśmy się z ponad 8 tysiącami dzieciaków, odwiedziliśmy 24 gminy. W akcji uczestniczyło ponad 50 wolontariuszy z 15 państw. Część wolontariuszy to są wychowankowie rodzinnych domów dziecka Fundacji Happy Kids, ponieważ na co dzień prowadzimy 14 takich domów i dzieci, które na co dzień wychowują się w naszych domach, w okresie wakacyjnym poświęcają swój czas, bo przyjeżdżają jako wolontariusze, którzy bawią się z dziećmi, umilając im ten okres wakacyjny. Wśród wolontariuszy są także dorośli. Włodzimierz Witkowski z łódzkiego MPK od 9 lat prowadzi Happy Busy. Po prostu prowadzam go dlatego, że lubię dzieciom pomagać, tak? W podziękowaniu wolontariusze otrzymali okolicznościowe certyfikaty. Jest to bardzo dobre przedsięwzięcie. Pozwala dzieciom zająć czas w okresie wolnym, wakacje, kiedy rodzice mają pracę, a im się jednak trochę nudzi. I odciągnąć przede wszystkim od komputerów. Byliśmy na rozpoczęciu wakacji i się córce spodobało, więc stwierdziliśmy, że skorzystamy teraz na zakończenie. Dziecko się chyba fajnie bawi. Fajnie się kogoś bawisz? No, to najważniejsze. Happy Busy sprawiają, że i w Zapolicach cel został osiągnięty. Dobrze, tu się bawimy w ogóle. I jeszcze jest takie fajne, fajne są dmuchańce, wszystko jest fajne. W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach zabawa trwała do wieczora. Jedną z atrakcji był występ kwartetu Leon Voci z Ukrainy.